dzisiaj ja i moje dwie maszyny do szycia. A dlaczego? A dlatego, że chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak to się stało, że zaczęłam szyć i dlaczego to ma takie fajne zalety. No i tyle. Szyję dość niedługo, bo około pół roku, natomiast dlaczego to zaczęłam robić? Pierwszą jakby taką inspiracją, która u mnie wystąpiła, to było przeczytanie książki Joanny Glogazy pod tytułem Slow Fashion i o tym, dlaczego tak naprawdę ludzie się nie zastanawiają nad tym, jakiego rodzaju ubrania noszą, dlaczego w chwili obecnej tak łatwo jest skupić tak dużo ubrań tak koszmarnej jakości, a nawet sobie z tego sprawy nie zdajemy. I postanowiłam się trochę w temat zagłębić. No i problem się okazał taki, że jak zaczęłam chodzić do sklepów, to się okazało, że tak w ogóle zaczęło się od tego, że zrobiłam najpierw porządki w swojej szafie, wrzuciłam sporo ubrań, które stwierdziłam, że do niczego nie pasują, kupiłam je tylko i wyłącznie z tego powodu, bo mi się bardzo podobały, a później takich nie nosiłam, bo do niczego nie pasowało i tak w kółko, i tak w kółko. A szafa była olbrzymia, a ja nie miałam się nadal w co ubierać. No i zrobiłam te porządki, odchudziłam moją szafę, wszystko było super. No i chciałam jednak mimo wszystko zacząć kompletować sobie rzeczy w takie, powiedzmy, zestawy, żeby wiedzieć, co do czego pasuje i tyle. I chciałam te rzeczy sobie kupić. Zaczęłam chodzić po sklepach, sprawdzać, co takiego jest, zaczęłam oglądać metki i się okazało, że tak naprawdę nie mam czego kupować. A przynajmniej nie w takich przeciętnych, zwykłych sieciówkach typu H&M czy Zara. Na tym polegał mój główny problem, że nagle się okazało, że wszystkie ubrania, które posiadam, są albo źle uszyte, skręcają im się szwy. Możecie to zauważyć, jak będziecie prasować swoją na przykład koszulkę bawełnianą. Najczęściej niestety te szwy się przenoszą jakby z tyłu naprzód, co jest bardzo wkurzające. No i w związku z tym zaczęłam bardziej się nad tym wszystkim zastanawiać. Już od jakiegoś dłuższego czasu, gdzieś z 2 lata temu, kupiłam sobie maszynę do szycia, więc tak naprawdę miałam narzędzie, dzięki któremu mogłam coś zrobić sama. No ale dalej pytanie, moje umiejętności zerowe, w ogóle wiedza zerowa i tak dalej, więc co tu zrobić. No ale zaczęłam oglądać YouTube, jest taki bardzo fajny kanał. Ja na dole o tych wszystkich rzeczach, o których teraz mówię, oczywiście Wam zostawię do nich linki. Jest bardzo fajny kanał, który nazywa się Co za szycie i zaczęłam go oglądać i powoli zaczęłam sobie myśleć, że w takim razie to szycie nie musi być aż tak trudne i nie musimy wcale tego aż tak komplikować, jak nam się wydaje. No i powstała pierwsza moja bluzka, potem kolejna spódnica, sukienka, kolejne rzeczy i się okazało, że co najlepsze, zaczęłam w tych rzeczach chodzić, że to nie były rzeczy uszyte tylko po to, żeby zalegały w szafie, bo coś tam z nimi było nie tak. Natomiast się okazało, że te rzeczy są całkiem okej. No i najlepsze było to, że miałam wpływ na to, jak ta rzecz wygląda, czyli mogłam dokładnie uszyć coś, co będzie pasowało do moich pozostałych ubrań. A poza tym byłam w stanie zrobić coś, co tak naprawdę i mi się podoba, pasuje do wszystkiego innego i jest w składzie materiału, który kupowałam, też byłam w stanie go skontrolować. Także i się okazało, że za całkiem niewielkie pieniądze często jest się w stanie uszyć coś całkiem fajnego. W chwili obecnej bardziej pracuję nad jakością moich ubrań, tego, żeby jednak postarać się przynajmniej do części rzeczy wszywać podszewki albo zamki, bo na samym początku całkowicie tego unikałam i szłam głównie tylko i wyłącznie z dzianiny, więc to też ułatwiało mi sprawę. Także taka jest mniej więcej moja historia, a i kilka takich ciekawych, śmiesznych rzeczy. Na samym początku, jak kupiłam maszynę, to mama sprezentowała mi materiał, była to dzianina i burdę, z której miałam uszyć sobie spódniczkę.
No i wszystko byłoby ok. Zrobiłam wykrój, skopiowałam go tak, jak jest to napisane w instrukcji. Zmierzyłam się dokładnie i tak dalej, wszystko zgodnie z instrukcją. I co się okazało, że spódnica wyszła tak jakby dla osoby dużo większej. Nie wiedziałam, o co chodzi. No i tyle. I rzuciłam ten w kąt. Nie za bardzo chciałam się tym zajmować. Stwierdziłam, ok, no w takim razie chyba jednak szycie nie jest dla mnie. No i tyle. Także od tego czasu, odkąd szyję, tak bardziej staram się świadomie w ogóle do tematu podchodzić i w ogóle też do tematu ubrań. I bardzo zwracam uwagę teraz na to, w jaki sposób ubrania w sklepie są wykonane. Jak często można znaleźć nierówne ściegi, bądź ściegi, które się od razu rozchodzą, bądź prują się przy jeszcze nawet jak wiszą na wieszaku w sklepie. Także nawet takie oko laika jak mojego jest w stanie takie rzeczy dojrzeć, nie mówiąc już przypuszczalnie o większych błędach, które też się zdarzają, a których ja już nie zauważę. Jeszcze tak na koniec chciałabym Wam powiedzieć o kilku rzeczach, na które możecie zwrócić uwagę, jeżeli będziecie zainteresowani też tematem właśnie tak jakby świadomości w branży odzieżowej. I tak, co mnie takiego tak naprawdę oprócz książki Anny Glogacz, w której było niewiele, tak naprawdę bardziej w niej chodziło o to, żeby zastanowić się nad tym, jak nasza szafa jest zbudowana, niż bardziej nad świadomością. Natomiast coś, co zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, to dokument, który nazywa się The True Cost. Jest on dostępny na Netflixie. Wiem, że Netflix jest od kilku dni dostępny w Polsce, także o tym przy okazji Wam mówię. Jeżeli ktoś by chciał, to może go tam zobaczyć. I ten dokument robi naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie. Przynajmniej na mnie takie zrobił. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten temat. W kolejnych moich filmikach zamierzam Wam pokazać, jaki ja mam bardzo prosty sposób na uszycie bluzy oraz bluzki z tej samej formy w mega jakby szybki sposób. Generalnie zajmie Wam to niewiele czasu i nawet osoby, które mają niewiele wspólnego z szyciem, powinny sobie poradzić. Także zapraszam do oglądania już za niedługo i do zobaczenia.